Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie, która no, jest głośna. Jest głośna, czyli sprawa nie tyle stadionu, a też takiej relacji z miastem, tak? Czyli Wisła Kraków kontra miasto Kraków. Taki dzisiaj chyba materiał dam w tytule. Słuchajcie, jest to problem, który jest częsty, który tak naprawdę się nie zmienia od iluś tam lat. Gdzieś tam już nawet zacupiała, te relacje nie były takie najlepsze. Były poprawne, ale były takie no, też nie do końca takie, jakie być powinny. Za Sarapaty, no to trudno się dziwić, żeby były dobre. I trochę może jest teraz tak, że my płacimy za to cenę, bo teraz jest faktycznie nowe otwarcie, przyszli ludzie, którzy naprawdę chcą ten klub uratować, chcą ten klub doprowadzić do takiego stanu, żeby po prostu on mógł funkcjonować po prostu normalnie. To jest rzecz według mnie niedziwna. A jednak włodarze jakby no nie chcą nic z tym zrobić. To wszystko jest jakby na barkach, samych barkach ludzi z Wisły Kraków. No ale odbył się panel taki dyskusyjny właśnie między władzami Wisły Kraków a urzędnikami miasta. No oczywiście był prezydent Jacek Majchrowski, wiceprezydent, no różni, prawda, no byli tam całe powiedzmy ten wszyscy ludzie rządzący Krakowem, można by powiedzieć, byli na tym panelu, tak by można, gdzie dyskutowano, co zrobić, by było lepiej, bo wiadomo, że no, w tym roku się już nic nie zmieni, ale dyskutowano, by coś przynajmniej zrobić takiego, żeby ten klub mógł lepiej funkcjonować, bo faktycznie no nie jest różowo. Ta sytuacja klubu jest dramatyczna. No i przede wszystkim była mowa o tym, że tak powiedział prezydent Majchrowski, że nie ma możliwości prawnych, by Wiśle Kraków pomóc. No oczywiście w to jestem w stanie uwierzyć, bo prawnych nie ma. Ale wydaje mi się, że jeżeli klub by miał troszkę dużo dobrej woli, to mógłby troszkę czynsz chociażby obniżyć. I to nie mówię o jakichś dużych kwotach. Naprawdę, to nie są kwoty, które... Uważam, że po prostu koszt utrzymania naszego stadionu jest no, za wysoki i to nie jest do końca też nasza wina, tak? Trzeba troszkę sobie tak powiedzieć, słuchajcie, no, bo to jest tak, miasto buduje stadion, tak? No to żaden klub no, nie chce stadionu, który w utrzymaniu kosztuje 2,5 miliona, czyli rocznie musisz wywalić na stadion 2,5 miliona złotych rocznie. Do tego nie dostajesz żadnego wsparcia finansowego od miasta, o co też mieli pretensje, Wisła przedstawił jakiś tam swój plan. Tu akurat później się do tego odniosę, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Ale w każdym razie też taka sprawa jest taka, że no powinni wziąć to na swoje barki miasto i troszkę odciążyć, można by powiedzieć, Wisłę Kraków. Tego nie robią, że tak powiem, jest cały czas taka sytuacja, jaka jest. My byśmy chcieli po prostu, żeby ten czynsz był delikatnie mniejszy. To nie są, my nie mówimy tutaj o kwotach jakichś nietuzinkowych, że nie wiem, żeby nam milion zdjęli. Nie. My chcemy, nie wiem, 500 tysięcy, już będzie fajnie. Już te 500 tysięcy nam się zaoszczędzi. Żeby było właśnie gdzieś koło 2 milionów, ale nie żeby to przekraczało te 2,5. Także no, tego nie chcemy. Przede wszystkim też tutaj problem jest taki też, że przebudowa tego stadionu wynosi, Tomasz Jędrzejski oznajmił tutaj na tym panelu, że wynosi w takim przedziale 20 milionów do 40. Jest to, jak wiecie sami, bardzo duża kwota, bo tak naprawdę no, żaden klub nie jest w stanie tyle. No, klub, a miasto myślę, że też nie jest skłonne tyle dać. Więc no, to jest też kolejny problem. Ogólnie no, nie ma za bardzo też, no, mówię, możliwości prawnych nie ma, ale możliwości takie, powiedzmy,
dobrej woli są, bo jeżeli chcemy nowe otwarcie, myśleliśmy, że takie będzie, to powinni podejść do tego poważnie włodarze miasta. Jednak poważnie nie jest, jest kabaretowo niczym, także wydaje mi się, że to nie jest odpowiednie. Oczywiście ja też nie chcę dochodzić do... Bo wiecie, o co mają pretensje kibice Wisły Kraków? Ja mam o to pretensje, że Krakowi pomogliście. Kupiliście część akcji, ta Krakowia zaczęła funkcjonować normalnie. Ale mam takie wrażenie, że nam miasto nie chce pomóc. Po prostu normalnie nie chce pomóc. Podkłada nam przeszkody do naszych celów. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim złe, że po prostu też nie ma z ich strony jakiejś dobrej woli, bo ten panel dyskusyjny to też są pewne pozory. Pozory jakiejś tam współpracy, pozory dialogu. To są rozmowy, które kończą się niczym. Tak naprawdę tkwimy cały czas w takim martwym punkcie, który tak naprawdę no, nie widać tego rozwiązania. Cały czas gdzieś tam próbujemy poprawiać tą sytuację, bo przecież tam Królewski nie przychodzi z maczetą i grozi Majchrowskiemu, tylko przychodzi w sposób kulturalny i próbuje jakoś tą sytuację no, niekorzystną dla obu stron rozwiązać. Miasto nadal staje się obojętne. To też jest problem. Słuchajcie, no i generalnie rzecz biorąc jest tak, bo jest taka sprawa, żeby miasto Kraków chciało dawać Wiśle Kraków pieniądze, wysokości rocznej taka Wisła by tyle dostała, 3 miliony i 200 tysięcy. Chyba tak było. Jak pomyliłem coś, to możecie napisać w komentarzu. I tyle by mieli dostawać. Za jakąś tam promocję i tam ogólnie promocja sportu. To się jakoś tam nazywa. Oczywiście Krakowia to też by dostała, więc pewnie kibice Wisły będą bluzgać, ale ogólnie ja jestem tego zdania, że czy Krakowia by dostała, czy nawet Hutnik, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu było porówno, żeby też dostawać, żeby te kluby po prostu były silniejsze. Już mówimy w takiej skali globalnej, skali takiego całego kraju, bo no nie będzie tej kompromitacji w Europie, bo jak kluby będą bogatsze, to z automatu będzie nas stać na lepszych zawodników, te kluby nie będą popadały w długi, te kluby będą w stanie zatrudnić dobrego trenera z zagranicy, który będzie miał jakiś warsztat. To jest po prostu prosta logika, to nie ma nic jakiegoś nadzwyczajnego. Więc tak to moim zdaniem powinno być. Krakowia ma dostać chyba 2 miliony według tego wskaźnika, bo tam jakieś wskaźniki o tym decydują. Więc no, trzecie, 3 miliony to by było na pewno bardzo, bardzo dużo, tak? Bo 3 miliony no to daje, no, to jest na pewno tyle, co no, praktycznie tyle, co za karnet w rundzie wiosennej. Także to milion tylko różnicy, także to nie jest tak mało. No i też Piotr Brodziński też prosił o takie coś, żeby jednak część tej transzy spraw telewizyjnych Wiśle dać. Po prostu, żeby to był taki, no to też jest taki aspekt dobrej woli, ale no, żeby ten klub też mógł spokojnie się przygotować spokojnie to się może przygotuje, ale żeby później też jakoś to wyglądało, tak? Żeby to nie było na zasadzie, że ten klub musi gdzieś tam dokładać ze swoich, żeby też, bo nie każdy jest też w stanie, tak? Bo i tak te kluby to... No, inwestora nie widać, jak to mówią też, bo też o tym była mowa, że Tomek Jadrzyński zresztą o tym mówił, że inwestor raczej się może nie pojawić z uwagi na to, że jak przekazywana jest informacja o długu Wisły, no to te rozmowy się po prostu kończą, bo po prostu no, nikt nie jest zainteresowany kupnem klubu, który ma naprawdę duże długi, pomimo że te długi są spłacane. To nie jest tak, że teraz to se Wisłocki pije wódkę i generalnie ma wszystko gdzieś, nie. Faktycznie te długi są spłacane. I ten dług jest o wiele mniejszy niż był. Także no, budzi to moją jakby nadzieję.
No ale mam nadzieję, że będzie lepiej. No, na razie jesteśmy w martwym punkcie, bo tak naprawdę no nic się nie udało. Na ten moment to są wszystko jakieś tam plotki, bo to też nie jest jakaś oficjalna informacja, jeżeli chodzi o te pieniądze od miasta. No zobaczymy. Były też za koszulki, więc no coś tam się dzieje. Ale póki co no to są takie, wiecie, no małe plusy, ale raczej mówimy o tych minusach, bo no myślę, że w tym roku się nic nie zmieni. Ten sezon będzie taki no też biedny. Mam nadzieję, że będzie po prostu stabilniejszy niż był. No bo jeżeli chodzi o inwestora, no chciałbym też, żeby kwiecień gdzieś się włączył. On się i tak już bardzo angażuje, ale oczywiście, żeby wszedł, no gdyby właśnie był Królewski, Jadrzyński, Błaszczykowski, no i właśnie Kwiecień, byłoby to na przykład dawane po 4 miliony, czyli rocznie na przykład Kwiecień jest w stanie dawać, no to 16 już milionów z samego wkładu, no to jest bardzo dużo, tak, bo to jest w stanie, ten klub oczywiście no nie będzie w jakiejś super formie, ale będzie w stanie jakoś funkcjonować. Wydaje mi się, że to jest niezła opcja, a też kibice, myślę, ta społeczność, która jest socjos, myślę, pomoże, ale miasto też musi nam pomóc. Bez tego po prostu nie dojedziemy, a jak nawet dojedziemy, to naprawdę nie limuzyną, nie dobrym samochodem, dojedziemy maluchem i maluchem, który bez jednych drzwi będziemy jechać na takim trochę awaryjnym, a chcielibyśmy dojechać na naprawdę przynajmniej bezpiecznie do celu, jakim jest koniec sezonu i później te rozwiązania, które później, żeby ten klub też był w lepszej sytuacji kondycji finansowej, był lepszej, bo nie jest w tej chwili. Jest tak naprawdę, no nadal ta sytuacja jest bardzo trudna i tak naprawdę nikt nie jest pewien, czy będzie dobrze, tak? To są jakieś nasze rozważania, jakaś nasza demagogia, że może coś się tutaj uda uczynić. Na razie jest jak jest, jak to mówią, no i trzeba walczyć z formą sportową, ale też taką formą pozasportową, czyli tą finansową. Ja dziękuję Wam oczywiście za uwagę. Teraz troszkę tych mniej materiałów, ponieważ jestem na wakacjach, więc tych materiałów jest troszkę mniej, ale myślę, że no też mniej się dzieje, tak, więc też nie mam takiej potrzeby nagrywania, nie wiem, materiału typu dlaczego jestem Wiślakiem, bo to jest rzecz oczywista, więc nie będę tego robił, aczkolwiek no szykują się zmiany, ja jeszcze nie chcę ich wprowadzać teraz, jak zacznie się sezon, to one będą obecne, a to będą zmiany, które myślę Wam się spodobają, bo są to rzeczy kreatywne, są to rzeczy, które będę czynił na wielu płaszczyznach, ten kanał po prostu pójdzie jeszcze do przodu i myślę, że to jest fajna rzecz. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!